cię bardzo serdecznie. Mam na imię Kasia i w dzisiejszym kwadransie ze złotym naparskiem pokażę ci, jak zrobić bardzo fajną ozdobę, która może uzupełnić nasz ubiór na wszelkie imprezy. Teraz zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W tym czasie nagrywam ten film i możemy sobie pięknie ozdobić nasze kreacje, sukienki, bluzki. Możemy właśnie z zwykłej sukienki wyczarować no, coś świątecznego, wyjątkowego. To będzie taki kołnierzyk. Szyje się go szybko, prosto. Oczywiście można wykorzystać wszelkie nasze jakieś resztki albo małe ścinki bardzo zdobnych tkanin i za chwilkę pokażę, jak to zrobić. Ten kołnierzyk odkładam na manekina, uszyjemy drugi, później zobaczymy, jakie fajne efekty możemy uzyskać. Taki kołnierzyk możemy samodzielnie wyrysować sobie tutaj według własnego uznania. Natomiast jeśli masz ochotę skorzystać z gotowego wykroju, to na stronie www.zlotynaparstek.pl znajdziesz wykrój na taki kołnierzyk. Można się właśnie posiłkować gotowcem. Ja na podstawie niego będę tutaj właśnie szyła. Na kołnierzyku będzie napisane, że musisz wykroić go z tkaniny ozdobnej dwa razy, czyli taka jakaś ozdobna tkanina, czy to cekiny, czy koronka, czy coś błyszczącego, czy jakieś piękne kolory, czyli dwa razy. Tkanina spodnia dwa razy, czyli coś, co będzie podkładem. To już może być zwykła, najprostsza jakaś tkanina, dość stabilna. I tutaj mamy jeszcze napis, że flizelina dwa razy, czyli sugeruje to, że ta tkanina, która jest pod spodem, może być podklejona flizeliną. Oczywiście nie musi być, bo to zależy, jaki materiał tam podłożysz, ale warto, żeby ten kołnierzyk był chociaż trochę usztywniony. Ja w swoim kołnierzyku zrezygnuję dzisiaj z flizeliny i za chwilę powiem ci, czym to zastąpię i jak uzyskam ten efekt usztywnienia, żeby to było jak najprostsze. Do uszycia mojego kołnierzyka wykorzystam tkaninę, która gdzieś tam leżała w moich zasobach, naprawdę jest to niewielki kawałek. Z jednej strony jest złota z czarnymi ozdobami, z drugiej jest odwrotnie, czyli to taka tkanina żakardowa. I teraz ten mój spód, o którym wspomniałam, zastąpię wigofilem. Wigofil to jest taki usztywniający wkład, który często stosujemy do środka nerek, toreb, które będą usztywniane, ale ja wykorzystam to po prostu jako spód mojego kołnierza. Ponieważ on będzie całkowicie niewidoczny, nie będę go odwracała, też ten kołnierz nie będzie często prany, prasowany, więc jak najbardziej ta warstwa spodnia, jeśli zrobisz go z wigofilu, to może zastąpić tą warstwę spodnią, która jest podklejona. Pokażę ci, jak fajnie właśnie to wychodzi na takim podkładzie. I do tego mam jeszcze dwie takie tasiemki satynowe wstążeczki, które będą wiązały mój kołnierzyk i tym sposobem będę przymocowywała go do ubrania. No i oczywiście będę miała jeszcze wykrój. Najpierw zastanawiam się, która strona będzie moją stroną prawą, bo tutaj mogę na dwie strony to wybrać, ale decyduję się, że ta złota będzie moją prawą stroną, więc składam prawa do prawej w ten sposób. Układam szablon. Tutaj mamy wskazane tak zwaną nitkę prostą, więc tak będę układała ten kołnierzyk, aby moja nitka, ta kreska była równoległa do brzegu fabrycznego, czyli w każdym miejscu musi ona tutaj właśnie być równa. Ja zrobię to dzisiaj tak trochę na oko, warto też centymetrem to zmierzyć. I przypnę szpilkami, ponieważ nie chcę rysować dzisiaj, tylko będę bezpośrednio przy szablonie wycinać, więc przypnę szpilkami i w ten sposób teraz wytnę dookoła szablonu. Te dwie warstwy mam wycięte. Potrzebuję tylko dwóch sztuk. I to będzie już tak jakby wierzch mojego kołnierzyka. Teraz przystępuję do krojenia wigofilu. Tak samo składam. Tutaj nie ma prawej i lewej strony, więc składam jakkolwiek dwie strony do siebie i od razu kroję dwie warstwy. I też przypinam szpilkami. I wycinam. Kołnierzyk jest już skrojony. Teraz będziemy zszywać ze sobą te warstwy. Zanim zaczniemy zszywać, to przygotujemy jeszcze tasiemkę. Tasiemka no, ma jakąś tam dowolną długość, nie warto robić zbyt krótkiej, tak żeby swobodnie można było później wywiązać z niej kokardę na szyi. Jedną stronę zawiązuję na supełek, po to tylko, żeby potem w czasie użytkowania nie pruła mi się ta tasiemka, czyli zawiązuję solidny supeł w ten sposób i będę układała to tutaj. Zaraz pokażę, w jaki sposób. Teraz drugą robię tak samo, zawiązuję. I supełek umieszczam tutaj,
tym miejscu. Tak przygotowane elementy kołnierzyka będę szyła oddzielnie od siebie, czyli ten element będzie oddzielnie, ten będzie oddzielnie, a następnie je złączę w całość. Układam tasiemkę w taki sposób, aby tutaj jest, widzimy prawą stronę kołnierzyka, kładę tasiemkę, supełek wystaje na górze i teraz przykrywam warstwą wigofilu w taki sposób, aby ta tasiemka tutaj właśnie była na samym środku, żebym ja potem podczas szycia dookoła nie przeszyła po krawędziach tej tasiemki. Czyli tu będę szyła, tu przeszyję, później w tą stronę. Czyli musimy rozważnie, ostrożnie to w ten sposób przyłożyć. Przypinamy od razu szpilką tutaj. I teraz układamy właśnie tą tasiemkę, żeby ona nam nie przeszkadzała podczas szycia. Może jeśli boimy się, że coś tam może nam w czasie szycia wystawać, możemy nawet ją tutaj przypiąć sobie w ten sposób szpilką i przykrywamy. Ta warstwa wigofilu musi nam idealnie pasować do kołnierza i możemy sobie to wszystko kilkoma szpilkami przypiąć, żeby podczas szycia nic nam tutaj się nie rozsypało, nie rozsunęło. Tak mamy przygotowane do szycia. Teraz bierzemy się za drugą stronę i robimy identycznie. Tak przygotowane elementy będziemy teraz dookoła zszywać, ale ponieważ to jest lewa strona, a my musimy wywrócić później na stronę prawą, musimy pomyśleć, w którym miejscu zostawimy nieszyty otwór. Część to jest wewnętrzna, tutaj będzie przy szyi, więc ja decyduję się właśnie po tej wewnętrznej stronie, w tym miejscu, najbardziej prostym miejscu, zostawić otwór na wywinięcie. Powiedzmy, że od tej szpilki do tej szpilki będzie mój otwór, który ja nie będę zaszywała, więc od razu sobie to zaznaczę. Podobnie po drugiej stronie. Tutaj sobie od razu takie zrobię miejsce, żeby się nie pomylić, czyli tutaj nie zszywam. Będę teraz zszywała tutaj, zakręcam dookoła i kończę w tym miejscu. Ponieważ na moim szablonie mam dodatek na szew zaznaczony 7 mm, to będę zachowywała ten dodatek w tym miejscu. Będę dzisiaj szyła na maszynie Minerva 363 The Next. Igła jest uniwersalna, ponieważ ja będę szyła z tkaniny. Naprężenie nitki środkowe na czwórkę. Ustawiam igłę w pozycji środkowej, czyli tutaj jest między trójką a dwójką. Długość ścieg ustawiam dość drobną, ponieważ będę później wywijać to wszystko na lewą stronę, obcinać na rogach, więc chcę, żeby to było dość drobnym ściegiem. Ja sobie ustawię tutaj dwójeczkę. Ścieg A, czyli w moim wypadku jest to stępnówka, ścieg prosty, czyli na każdej maszynie możemy to użyć bez problemu. Podkładamy jeden element kołnierza w ten sposób, że ja tutaj jest mój otwór nieszywany, to będę szyła w tą stronę, więc tam, gdzie się otwór zaczyna, podkładam pod maszynę, przytrzymam nitkę, krawędź stopki dotyka do krawędzi mojej rzeczy, którą szyję. Już tutaj wyjmę szpileczkę, robię mocowanie, igła jest na środku, więc szyję dokładnie 7 mm od brzegu. Mocuję, no i teraz kierując się cały czas stopką prowadzoną przy krawędzi, zszywamy dookoła. Tutaj pomalutku zatrzymujemy się 7 mm przed poprzeczną krawędzią, wbijamy igłę, obrót na igle. Tutaj też już wyjmuję szpilkę i uwaga, tutaj jest włożona tasiemka. Jak przejdę przez tasiemkę, to cofam się, żeby zamocować, żeby w tym miejscu było bardzo mocno i kontynuuję szycie. Znów robię zakręt i szyjemy tak dookoła. Zwróć uwagę, że ja podłożyłam w taki sposób mój kołnierzyk, że wigofil mam na wierzchu, natomiast tkaninę, która jest ozdobna, położyłam pod spód. Tak znacznie łatwiej się szyje, dlatego że wigofil jest stabilny, sztywny, nic tutaj nam stopka nie napiera, nie marszczy, natomiast bardziej luźny, jakiś może troszeczkę elastyczny materiał pod spodem, fajnie jest prowadzony przez transporter, czyli przez ząbki pobierane i właśnie w takim układzie znacznie łatwiej się szyje. Czyli wigofil, czyli ta warstwa stabilna, ewentualnie ta warstwa spodnia podklejona, idzie tutaj na górę właśnie, a ta ozdobna, kładziemy ją pod spód. Znów zatrzymujemy się 7 mm od krawędzi, obrót na wbitej igle, pamiętamy, żeby tą igłę zawsze wbić i dopiero później idziemy dalej.
I tutaj, gdzie się zaczyna mój otwór, to tutaj kończymy i robimy mocowanie, a tutaj zostawiamy nieszyte miejsce. Obcinamy nitki niepotrzebne. Tu jest akurat ciemna nitka, może nie widać, ale jest zszyte 7 mm od brzegu. I teraz przechodzimy na kolejny element i robimy to samo. Oba elementy są zszyte. Teraz musimy przygotować je odpowiednio, zanim wywrócimy je na prawą stronę. Ten kołnierzyk ma tutaj wąskie elementy. Jakbyśmy tutaj nie przygotowali go odpowiednio, to bardzo ciężko byłoby nam wywinąć na drugą stronę. Ja tutaj narysuję może mydełkiem, gdzie mamy zszycie, żeby to lepiej było widać. Obrysowałam miejsce zszycia, żeby łatwiej było to zaobserwować. I teraz przygotowujemy w ten sposób. Ścinamy rogi, żeby było znacznie mniej tutaj właśnie tej grubości na rogach, czyli żeby nie uszkodzić szwu, który przyszyliśmy, to ścinamy jeden różek, drugi różek. Tutaj możemy zmniejszyć też zapas na szew, oczywiście nad tasiemką, pod tasiemką, żeby jej nie uszkodzić. Tutaj tak samo rogi ścinamy zarówno w ten sposób, o tak. Oraz tutaj wycieniowujemy same te różki, żeby naprawdę tutaj było bardzo cienko na koniec. O, w ten sposób to wygląda. Tak samo z drugiej strony. Tutaj ścinamy, żeby tutaj mało zostało. No i ogólnie cały nasz ten kołnierzyk możemy znacznie zmniejszyć zapas szwu. Ja tutaj nie robiłam małego zapasu podczas szycia, bo było mi trudniej, ale teraz bez problemu mogę sobie zmienić go, zmniejszyć do 3-4 mm. Tu jedynie możemy zostawić więcej, gdzie jest otwór, dlatego że ten otwór później musimy zszyć ręcznie i jak zrobimy bardzo malutki zapas w tym miejscu, to będzie nam się źle zszywało. Mamy ścięte, ścieniowane tutaj przy rogach, tutaj i tutaj. Tu są malutkie zapasy, już tych zapasów nawet nie będziemy nacinać, chociaż ewentualnie jak ktoś chce zostawić więcej, to może tutaj lekko ponacinać, ale tu już nie ma potrzeby, bo to jest tak mały zapas, że nawet te nacinki nie są do końca tu potrzebne. Tak, jeden element mamy przygotowany i to samo robimy na drugim elemencie. Kołnierzyk mamy ścięty, przygotowany, możemy wywracać go na drugą stronę. Tutaj, tak jak wspomniałam, jest bardzo cienko. Musimy delikatnie pociągnąć za ten sznurek. Tutaj mamy tasiemkę, więc wyciągamy ją w ten sposób tutaj. Tak jakbyśmy chciały wywinąć tunel na drugą stronę, ale to musimy robić ostrożnie, żeby tutaj nam się nic nie wyrwało. Możemy sobie pomóc, najpierw włożyć tutaj do środka. Spróbuję za pomocą obcinaczek lekko włożyć ten środek tutaj do tego wąskiego tunelu. Ale oczywiście to wszystko robimy z ostrożnością. Jak już tutaj nam wejdzie, to z łatwością teraz z tą tasiemką my to wszystko wyciągniemy na drugą stronę. Jedna strona cieniutka jest już wyjęta, a teraz ostrożnie idziemy w kierunku rogów. Wypychamy, w jakiś sposób pomagamy sobie te wszystkie rogi wypchnąć. Tam uważam, bo jest szpilka. Tutaj już jest szpilka, którą ja przymocowałam sobie te tasiemki, więc też z ostrożnością. Wywracam. Szybciutko te szpilki usunę, żeby mi nie przeszkadzały. Teraz wygląda to jeszcze niezbyt ładnie, więc musimy w następnej kolejności tutaj wyciągamy, ładnie wszystko formujemy, krawędź między palcami w ten sposób. Wkładamy tutaj nożyczki albo jakiś patyczek, szydełko, jakiś. Tutaj wypychamy delikatnie różki. Z drugiej strony tak samo, z ostrożnością. Pamiętamy, że tu jest ponacinane, tu jest mały zapas, więc żeby nam się nic nie przerwało. I formujemy sobie to wszystko tutaj. Za chwilkę pójdziemy na żelazko i podwiniemy sobie ten zapas pod spód, 7 mm i z drugiej strony zaprasujemy, a później to wszystko zszyjemy ręcznie. Oczywiście pod żelazkiem wszystko to ładnie sobie uformujemy, żeby ten kołnierzyk miał ładny kształt. I to samo robimy z drugą częścią. Dwa elementy kołnierzyka zostały wywrócone na prawą stronę, ładnie właśnie uformowane, wszystko jest na krawędzi wywinięte. Teraz trzeba to uprasować. Oczywiście trzeba tutaj te 7 mm, tu gdzie otwór, włożyć pod spód, tyle ile tam było tego dodatku na szew. Za chwilkę to wszystko uprasujemy. Ponieważ my pracujemy na wigofilu i na jakichś być może materiałach, które są wrażliwe na prasowanie, mogą to być cekiny, mogą to być koronki, mogą to być jakieś ozdobne właśnie błyszczące tkaniny, więc ja zawsze mam przygotowaną siatkę do prasowania. Można to zastąpić jakimś zwykłym kawałkiem bawełnianej szmatki lub lnianej, tak zwaną zaparzaczką. Tutaj sobie pokażę na stole, mam podkładkę, nie będę teraz szła na deskę. Czyli przygotowujemy to wszystko.
Ja będę pracowała na prawej stronie, dlatego że wigofil jest bardzo mocno wrażliwy na działanie żelazka, temperatury, więc po prawej stronie będę to robiła. Kładę siatkę nawet, ją składam podwójnie, żeby jeszcze lepiej to zabezpieczyć. Tutaj mam przygotowane właśnie zagięte miejsce w otworze, przytrzymuję to wszystko, zakładam i prasuję dokładnie. Oczywiście formuję to wszystko ładnie, żeby to ładnie wyglądało. Mogę sobie parą podparować. Żelazko mam ustawione odpowiednio do danej tkaniny, którą prasuję, czyli na pewno nie bawełna, tylko jakieś takie bardziej chłodniejsze temperatury. O, już pięknie teraz to wszystko wygląda. Teraz biorę drugą też. Już mam kołnierzyk pięknie uprasowany. Teraz musimy tylko zaszyć te otwory, połączyć i będzie gotowe. Do zaszycia otworu bierzemy igłę, nitkę, będzie to szycie ręczne. Ja będę szyła pojedynczą niteczką cienką, czyli tutaj wkładam z jednej strony, robię supełek. Jedna krawędź jest wolna tutaj, o w ten sposób, zaraz pokażę, o, tak, to jest wolna. No i teraz zaczynamy zszywanie. Wkładam tutaj do środka igłę na samej krawędzi mojego zszytego kołnierzyka. W ten sposób ukryję w środku supeł, wkładam go tam do środka. I teraz wykonuję tak zwany szew kryty. Ja go tutaj szybko pokażę, ale mam film, którym pokazuję dokładnie krok po kroku, jak go zrobić. I po prostu zszywamy, idziemy po krawędzi. Raz wbijamy w ozdobny ten element, raz w wigofil. I idziemy właśnie od strony prawej do strony lewej. I znów tutaj wbijamy w ten sposób. I trzymając między palcami przechodzimy. Po krawędzi wbijamy, wybijamy, przechodzimy na przeciwległą stronę, wbijamy, wybijamy i na całej długości naszego otworu. Jak dojdziemy do końca otworu, robimy maleńką pęteleczkę. Dwa, trzy razy przez tą pętelkę przekładamy, sprowadzamy supełek ku dołowi, zaciskamy i pamiętajcie, żeby nie ucinać od razu nitki, tylko to jeszcze raz przy tej pętelce wkładamy gdzieś tam w głębi, odsuwamy naszą końcówkę w ten sposób. Ciągniemy, chowamy te wszystkie słupy do środka, dopiero tutaj odcinamy. I teraz to jest wszystko bardzo trwałe. Nic nie widać, żeby to było zszywane. I to samo wykonujemy na drugim kołnierzyku. Nasz kołnierzyk jest prawie gotowy. Teraz musimy ten element połączyć w jedną całość. Po prostu zszyjemy je na styk. Przewracam je na lewą stronę. Biorę znów igłę z nitką. Tym razem nitka jest podwójna, żeby wszystko mocno się trzymało. Tutaj na samym różku wbijam w ten sposób. I doszywam drugi element, czyli tak z lewej strony jakby bardziej niż z prawej. Staram się tak przyszyć ręcznie, żeby te dwa elementy były styczne. Bardziej tutaj wbijam w wigofil niż ten materiał ozdobny, żeby to też szycie znajdowało się na spodniej stronie. Żeby w ogóle nie było tego widać po stronie prawej. I praktycznie sam czubek, tu nie musimy dużo zszywać. Musimy na przykład schodzić centymetr niżej. Nasz kołnierzyk jest gotowy. Oczywiście możemy na gotowo go jeszcze przeprasować, bo trochę tutaj on się zgniótł podczas tych naszych ostatnich manipulacji przy nim. Przykrywamy siatką. Kołnierzyk jest gotowy. Teraz oczywiście musimy wymierzyć odpowiednią ilość sznurków. To każdy zrobi to indywidualnie. Końce. Zawijamy też w supełki malutkie, możemy przypalić ewentualnie końce, obcinamy nadmiar, a jeśli nam się będzie coś tu strzępiło, możemy przypalić zapalniczką. Ale ten same zawiązanie na supełek jest też takim trwałym wykończeniem. Gotowe. Nasz kołnierzyk uszyty, gotowy. Za chwilkę pokażę go na sobie, jak wygląda. To jest poprzedni. I teraz jeszcze tutaj ten kołnierzyk, który uszyłam z takiej brokatowej, to jest akurat dzianina, z brokatowej dzianiny też połączyłam go z wigofilem, ale chciałam dodatkowo jeszcze ozdobić go elementami błyszczącymi. I tutaj przyszły mi z pomocą naprawdę bardzo proste naklejki, które są błyszczące. Kupiłam je w sklepie chińskim. Naprawdę jest spory wybór i można sobie zaszaleć. Akurat mój zestaw, który kupiłam, wyglądał w taki sposób. To są takie naklejki, które są umieszczone na folii
Ja sobie po prostu odkleiłam tyle, ile mi trzeba, taki paseczek i naklejam bezpośrednio na materiał. To jest może nietrwałe przy praniu, ale na takie wyjście pasuje. Akurat może do tego koloru nie będzie pasowało, bo to jest srebro, natomiast mój kołnierzyk jest złoty. No ale żeby tak pokazać, jak zainspirować, jak to można gdzieś tam sobie wykończyć, to tutaj gdzieś tam nakleję. I oczywiście, jeśli nam się później po imprezie już nie spodoba, to możemy to sobie odkleić bez problemu i ozdobić w jakiś tam inny sposób. Także to jest naprawdę bardzo takie praktyczne i fajne. A teraz jest przymiarka. Tak wygląda mój pierwszy kołnierzyk. Ja spróbuję go tutaj sobie przyłożyć. Może nie będę związywała, dlatego że będę za chwilkę zmieniała na drugi. Ale już od razu widać, że nawet zwykła koszulka, zwykła prosta sukienka, szara czy jakakolwiek inna, z dodatkiem takiego kołnierzyka nabiera zupełnie innego wyrazu. Na pewno już jest bardziej świąteczna i taka wyjściowa, także warto sobie takie coś ozdobić. I teraz mój dzisiejszy, już trochę ciemniejszy. Zobaczymy, jak to wygląda. Ten kołnierzyk zawiązałam na stałe i też możemy dowolnie regulować jego długość, czyli możemy związać blisko te końce i wtedy on jest głęboko pod szyją, natomiast możemy też go obniżyć. Tutaj nasza naprawdę fantazja robi robotę i możemy sobie to regulować dowolnie. Mam nadzieję, że kołnierzyk, który ci pokazałam, będzie dla ciebie ogromną inspiracją, czyli to jest taki przykład, a my możemy sobie naprawdę dowolnie robić kształty tych kołnierzyków, długości, jakieś ozdoby. Tutaj no, nie mamy jakiegoś ograniczenia. Zbliża się Sylwester, zbliżają się święta, mamy dużo różnego rodzaju uroczystości, więc naprawdę cekiny, błyskotki, koronki, atłasy, satyny, jakieś naprawdę piękne, fajne tkaniny, resztki, malutkie kawałeczki możemy sobie gdzieś tam wyszukiwać. I mam nadzieję, że zainspirowałam i że będziecie się w ten sposób ozdabiać. Jest to tanie, kosztuje grosze i naprawdę możemy sobie szaleć, zrobić sobie nieograniczoną liczbę takich ozdób. Czyli zainspirowałam cię do takich eksperymentów. Jeśli ten pomysł ci się spodobał, napisz w komentarzu, pozostaw po sobie jakiś ślad, powiedz mi, że ci się to podobało. Zasubskrybuj kanał, bo co tydzień znajdziesz tutaj fajne porady krawieckie. No i polecaj mój kanał, żeby coraz więcej osób się o nim dowiadywało. Mam nadzieję, że korzystasz i zapraszam cię też do kolejnych filmów. A tymczasem spotykamy się za tydzień, w czwartek o godzinie 12 w kolejnym kwadransie. Na dzisiaj tyle. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.